Nie wiem, jak to się stało. No, zacząłem po prostu rysować. No, po prostu. I to wszystko. No, byłem ubojowcem, no, zabijałem zwierzaki, no i kuchnię. Pracowałem w rzeźni. To była praca bardzo stresująca taka. Wiadomo, że to jest zabijanie jednak żywych istot na co dzień. Po kilkanaście sztuk dziennie, przez długi okres czasu. To jest po prostu... Musiałem znaleźć sobie jakąś ucieczkę, w jakiś sposób odreagowywać ten stres. To się zabijało uderzając zwierzaka po prostu w głowę, no, i podżynając mu gardło. No. To taka robota była. No, 30 lat. Miałem taki dylemat. Dzień w dzień się zastanawiałem, czy iść do pracy, czy dać spokój przez te 30 lat. Pracując w rzeźni, malowałem dla siebie po prostu. To nie było takie, że ja tam chodziło mi o jakąś sławę, czy tam o pokazanie komuś, co ja, to ja potrafię. Tylko po prostu taki stworzyłem swój taki mały... No, musiałem się zająć czymś. No, niektórzy koledzy pili alkohol. No ja sobie znalazłem takie, że uciekałem w tym malarstwo, w te swoje kuchnie wymyśliłem. Taka terapia jakby. Mnie się nie kołacza po głowie, żebym miał jakieś problemy malarskie rozwiązywał, tylko problemy jakieś moje, ludzkie, społeczne. Tak, to o to mi chodzi z moim malarstwem. To jest taka jakby moja reakcja, no bo co się więcej mogę zrobić. Nie ma ani... Trudno znaleźć jakąś prawdę, jakiś autorytet, żeby na kimś polegać, żeby no... Wszyscy są hipokrytami, no. No, w dużej mierze to jest natura człowieka. Ludzie tacy są no, ale trudno się z tym pogodzić, no. Może ja jestem jakimś idealistą jestem. Mnie się wydaje, że człowiek to powinien być człowiekiem, a nie jakąś... Ja jestem przekorny w ogóle. No wszystko mnie wkurza i dlatego ja waluję. To jest konsekwencja. To jest dlatego ja robię, że na przykład jeśli używam symboli religijnych jakichś i transferuję na swój sposób, używam ich jako znaków malarskich w swojej twórczości, to ja robię to dlatego, że wiem, że dużo, żeby to do kogoś dotarło, żeby to kogoś poruszyło, żeby ktoś, jak katolik ogląda świętą rodzinę z napisem Żydy, to żeby to jego poruszyło w jakiś sposób, nie? Ale moje malarstwo nie jest malarstwem dla samego malarstwa, tylko mnie o coś chodzi. To nie jest malarstwo takie, że ja sobie będę tam kolorami się bawił, czy kresko, czy czymś, tylko nie umiem powiedzieć słowami, nie wypowiedzieć. Maluję właśnie dlatego, żeby... Ja właśnie mogę powiedzieć to, że ja nie lubię ludzi. Nie, poważnie mówię. I to co ja maluję, to jest jakby chciałbym im to w oczy różne rzeczy mocno powiedzieć. I dlatego używam na przykład tych symboli religijnych. Bo wiem, że to żyję w środowisku chrześcijańskim, katolickim i wiem, że to w ten sposób można tego człowieka coś mu wytknąć, coś go dotknąć, porządnie mu przyłożyć. Rozczarowany jestem ludźmi. No samo właśnie, no, tak samo, no, że ja nie mam tak, że ja tam chcę coś, jestem kimś tam, kurczę, czy tego, nie, jestem zwierzęciem, trochę myślącym i to wszystko, no. Ja nie maluję, nie jestem takim malarzem, że ja tam pięknoduchem jakimś tam, że ja tam chodzi mi o jakieś malarstwo tam. Mi chodzi o sprawy jakieś,
Ja nie maluję dlatego, żeby komuś namalować obrazek ładny, żeby to było śliczne i żeby ktoś tam sobie ozdabiał, wieszał nad tapczanem czy tam coś. Moje malarstwo jest, to jest, no mówię, tak jak powiedziałem, ja bym chciał kuchnię komuś dołożyć. Nie wierzę w to, że to odnosi jakiś skutek, bo dzisiaj ludzie, to nie dociera, to jest za słabe uderzenie w łeb, jak to się mówi. Brnie ta rasa ludzka do jakiejś ogólnej katastrofy. To się wszystko degeneruje po prostu. Stosunki społeczne, to wszystko, to nasza demokracja, te unijne przepisy, proszę pana, to... Te interesy międzynarodowe, te nasze interwencje, te NATO, to właściwie nie powinienem się po ludziach spodziewać czegoś, bo to nie są anioły. No. Ja Żydów nie znam w ogóle. To ja przecież na oczy nie widziałem. Nie znam i wierzę, że kiedyś, jak Żydzi gdzieś w Polsce byli, no przed wojną powiedzmy, no to można było mieć do nich różny stosunek, nie? Na przykład, no bo nie asymilowali się, chodzili odmiennie ubrani, zachowywali swoje obrzędy, zachowania swoje, wygląd. Jeśli ja miałem jakiegoś sąsiada Żyda i on mnie coś naciągnął, to ja mogłem mieć do niego jakiś stosunek. Można było wtedy mieć albo taki, albo taki. Można było ich nie lubić za to, że nosi brodę czy pejsy. No różne ludzie mają odczucia. Ale dzisiaj ja do Żydów nie mam jakiegoś złego takiego stosunku, bo ja no, nie doświadczam od Żyda nic złego. Wręcz przeciwnie, no, bo wiem, że Jezus Chrystus był Żydem i to jest Bóg dla mnie. Jeśli ja uznaję, że Jezus Chrystus jest Bogiem, no to ja jest Żydem. Wszystko, co mam, to mam od Niego. No bo tak to jest w chrześcijaństwie. I wiem, że jak ja używam tych symboli takich religijnych, to jednak to kogoś rusza. Bo jak on widzi, że o tak zniekształcił tam mnie tę maskę nałożył czy coś, no to już jest takie. No ale on powinien się zastanowić, dlaczego ja tak namalowałem. Ja nie dlatego, żeby sprofanować ten obraz czy ten wizerunek. Zobacz człowieku, no tak się dzieje. Ja mówię, że Matka Boska tam siedzi i zadowolona jest, każe ci różaniec odmawiać. Rozejrzyj się w koło. Tak ona tam przeżywa te twoje zaprzaństwo i to wszystko. A u nas to tak jest, plujesz na krzyż. Misia przybijesz do krzyża, no to przybiłeś, no sąd orzeka, że to performance był, takie działania artystyczne, to dozwolone, że Biblia rwie na kawałki. Ja nie odwrócę tego wszystkiego, że to ja tylko tak...